Tak jak powiedziałem, w kuchni ogranicza nas tylko nasza głowa. Co byście powiedzieli, gdybym połączył w jednym daniu gołąbki z burgerem? Burgera uwielbiacie, gołąbki pamiętacie pewnie też, mama robiła, babcia robiła. Po to, żeby ten burger był zdrowszy, czyli żebyśmy mieli jeszcze więcej warzyw niż tylko sałata i pomidor, to pokażę Wam, jak połączyć burgera z gołąbkami. Do tego będziemy potrzebowali mięso wołowe, pamiętajmy, że burgery najlepiej wychodzą w momencie, kiedy jest odrobina tłuszczu w mięsie wołowym, czyli tak my, kucharze, mówimy, że jest to mięso 80. Co to oznacza? 80% mięsa czystego i 20% tłuszczu. Mamy mięso wołowe. Sprzedam Wam jeszcze jedną fajną rzecz, a mianowicie jak doprawić i dosolić mięso w ogóle. Jeżeli macie kilogram mięsa, to należy dodać 14 gram soli i wtedy wiemy, że mięso jest idealnie w punkt doprawione. Czyli na kilogram 14 gram soli, a 14 gram soli to nic innego jak łyżka od zupy. Czyli dorzucamy jeszcze do kilograma. Tutaj mieliśmy, tak? Ok. Sól, płaska łyżka, 14 gram. Wspomniałem o gołąbkach. Zobaczcie, co ja teraz robię. Sparzone liście włoskiej kapusty posiekam. To taki gołąbek dla leniwych, czyli nie zawinięte mięso w liść gołębia, tylko mięso wymieszane razem z kapustą. Bardzo drobno to musimy pokroić. Żeby kapusta się nie ciągnęła nam w naszym burgerze, zobaczcie, bo teraz powstały takie włosy, to musimy zrobić kilka cięć w drugą stronę. I wtedy mamy fajnie rozdrobnioną kapustę, która nie będzie się nam ciągnęła. Mamy mięso, mamy kapustę. Odrobina pieprzu. Tak jak lubimy. Żeby burgery były soczyste i wilgotne, nie bójcie się dodać odrobinę wody. Nie więcej niż 10% masy mięsa. Czyli jeżeli mamy kilogram, to nie więcej niż 100 ml. Tak? Teraz wyrabiamy nasze burgery. Dokładnie tak, żeby powstała jednolita masa. Oczywiście nie rozgnieciecie tak kapusty, żeby była jednolita masa, ale chodzi o to, żeby mięso się fajnie związało. Musicie wyczuć pod palcami taki klej, że to mięso zacznie się mocniej kleić. To wtedy oznacza, że już trzeba dobrze wyrobić, żeby te burgery nam się nie rozpadały. Widzicie? Już mięso ma prawie jedną konsystencję. O tym, co wspominałem, bardzo ładnie się błyszczy. Jest taką jedną masą. Nasze burgery formujemy. Tak jak lubicie, 200 gram, 150. Zależy, jaką dużo macie bułkę. Ten może troszkę będzie. Ten jest świetny. Żeby uzyskać okrągły kształt, możecie sobie pomóc odrobinę nożem.
Dobra. Naszego gołąbka, czasami to się nazywa gołąbek otwarty, czyli mięso wołowe wymieszane z kapustą, uformowaliśmy na burgera, ale tak jak opowiadałem, że ma być zdrowo i przyjemnie, to jeszcze zrobimy to w inny sposób, a mianowicie mięso przygotowane, olej siup, nie za duża ilość na patelnię. Druga patelnia będzie na bułkę. Burgery to przede wszystkim mięso i bułka. Ja lubię najbardziej typu brioszka. Rzeczywiście może to nie jest najzdrowsze pieczywo, bo jest to pieczywo pszenne, ale jeżeli macie ochotę na wieloziarniste pieczywo, zachęcam do tego, tylko pamiętajcie, że tutaj dodamy tyle warzyw, że znowu zrobimy fajny balans między zdrowym, smacznym daniem, a takim, które może nie jest do końca zdrowe, przez tą bułkę pszenną. Obok dorzucam cebulę. Ona świetnie pasuje do burgerów, świetnie pasuje do gołąbków, więc dlaczego nie podać odrobinę cebuli na takiego usmażonego naszego burgera? Tutaj pod koniec dorzucę hiszpańskie zielone papryczki. Świetnie będą grały jako dodatek do naszego burgera. Jeżeli lubicie aromat czosnku, mam nadzieję, że tak, to fajnie takie mięso zaromatyzować, kładąc czosnek obok. Obok mamy przygotowaną patelnię, aby zrumienić bułkę. Jeżeli lubicie inne warzywa niż papryka, może być to seler naciowy, może być to szpinak, wszystko to, co lubicie, wszystko to, co jest świeżego na naszych straganach, warzywniaku czy na bazarku, pamiętajcie, żeby grać tymi warzywami, żeby wpychać je w nasze dania jak najwięcej, bo mięso razem z warzywami, wtedy to jest dopiero fajne danie. Bułeczka zarumieniona, jedna, druga. A jak gołąbek, to pewnie sos pomidorowy, a jak burger, to ketchup. Zachęcam do tego, żebyśmy sobie sami zrobili za jednym zamachem taki sos.
czyli na patelnię dokładamy odrobinę pomidorów pelati. Oczywiście mogą być to świeże pomidory. Ale mamy Zobaczcie, robię to wszystko na jednej patelni. Nie ma tutaj wielkiego zmywania, wielkiego bałaganu. Mamy i sos, mamy i naszego burgera. Odrobina soli do sosu. Dobra. Burger dochodzi, ja składam bułkę. Szpinak. Zastanawiacie się, jak długo smażyć burgera? Jeżeli go przygotowujecie sami w domu, to macie pewność, że użyliście dobrego jakościowo mięsa, że doprawiliście tak, jak lubicie i to samo jest z wysmażeniem. Jak ktoś robi mięso takie medium, czyli surowe w środku, to zdejmujemy go wcześniej. Jeżeli lubimy wysmażony, to smażymy go troszeczkę dłużej. Zobaczcie, jaka przyjemność jest robienia burgera w domu. Nie dość, że możecie zadbać o dobry produkt, czyli o dobrą wołowinę. Możecie to doprawić jak chcecie, możecie wkroić tam brokuła zamiast kapusty. Do tego macie gwarancję, że ta bułka będzie taka, jak lubicie, czyli może to być ziarnista, może być to brioszka, czyli pszenna, a wszystkie dodatki także to wy decydujecie. Więc namawiam do tego, żeby nie wszystko kupować na mieście, tylko czasami pobawić się w domu. A zajmuje to bardzo mało czasu. Nie jest to typowy burger i nie jest to na pewno gołąbek. Ale mam nadzieję, że pokazałem Wam, że w kuchni, tylko jeszcze raz Wam mówię, głowa nas ogranicza, więc nie bójcie się jeszcze raz łączyć fajnych składników, technik oraz dań, które znacie z tego, że gołąbek jest zawinięty w kapustę, że babcia go przygotowuje. Tutaj dodaliśmy do mięsa burgerowego, ale możecie to zastąpić także brokułem, kalafiorem drobno pośladkowanym, więc zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Na pewno on jest bardziej zdrowy niż ten, który lubicie kupować na mieście.